na stronę fryzura. Słuchajcie, komentarz do tego, co się wydarzyło wcześniej. To wszystko prawda. To wszystko prawda, co powiedział Mareczek. Dzień dobry. To ja chciałam zapowiedzieć, że po pierwsze to już nie będziemy nagrywać. I w ogóle to ja przejmuję ten kanał, bo ja mam więcej do powiedzenia, a to, co ona mówi, to jest nieciekawe. I ten stół też mi się nie podoba, więc go na pewno wymienimy na jakiś inny. Mareczek zrobił nam tutaj audyt. Audyt nam zrobił kanał i powiedział, że nie, że w ogóle przerwa wakacyjna i że musimy odpocząć, że on już jest zmęczony tym wszystkim i on potrzebuje w ogóle trochę odpocząć, więc śledźcie też media społecznościowe MP Flow, bo tam będzie reportaż z odpoczynku Mareczka, tego jak się przygotowujemy do kolejnego sezonu. Kolejny sezon w związku z Marką przed nami. W związku z Marko, czego możecie się spodziewać? Możecie się spodziewać tego, że od września, najpóźniej od października, ruszamy z nowymi filmami, w których będzie troszeczkę inaczej. Troszeczkę z innej strony podejdziemy do tematu marketingu, więc już niedługo możecie się spodziewać po wakacjach właśnie nowych odcinków. Mam nadzieję, że będą dla Was dalej ciekawe, inspirujące. Oczywiście wcześniejsze odcinki są cały czas do Waszej dyspozycji, możecie sobie tam zawsze wrócić, sprawdzić. Myślę, że wiele tematów będzie jeszcze długo, długo, długo aktualnych. Ja Wam dziękuję serdecznie za ten sezon pierwszy, który miał prawie chyba 60 odcinków. No i zapraszam Was na kolejny, który startuje w drugiej części roku. Pozdrawiam Was, ściskam i do zobaczenia. Możecie wpadać na Instagram MPFLO Michalina Patucha i MPFLO Strategia i Komunikacja, tam nas znajdziecie. Do zobaczenia. To dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym sezonie. Od września. W związku z Marką.